Sebastian Fałsz, to jest debata tygodnia. Witam i zapraszam, a dzisiaj z nami na łączach internetowych panowie posłowie Artur Dziambor z Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz pan poseł Tomasz Głogowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam spod szkoły, gdzie mój syn odbiera świadectwo. Panowie, Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. Chodzi o przerwanie ciąży do 12 tygodnia. Zabieg miał być m.in. refundowany przez NFZ. Jak panowie ocenią te działania, które właśnie wczoraj miały miejsce w Sejmie? Czy faktycznie warto było odrzucić ten projekt obywatelski? Czy on powinien wyglądać nieco inaczej? Na sam początek może poseł Głogowski, bardzo proszę. Moje stanowisko w sprawie dopuszczalności ciąży, usuwania ciąży i aborcji jest dość znane. Ja oczywiście nie jestem traktowania aborcji jak antykoncepcji. Byłem zwolennikiem tych rozwiązań, które funkcjonowały, kiedy aborcja była tylko wyjątkowo w sytuacjach dopuszczalna. Natomiast od kilku miesięcy, czy kilkunastu już znajdujemy się w sytuacji po wyroku Trybunału pani Julii Przyłęckiej, że do sytuacji takiej, kiedy nawet dochodzi do dramatycznych sytuacji, jak śmierć pani Izabeli Sprzyny, które lekarze bali się podjąć interwencji, kiedy jej życie było zagrożone. Dlatego mimo, że nigdy bym nie zagłosował za takim projektem, jak byłby procedowany wczoraj, że pełna nawet, to uznałem, że należy dać szansę temu projektowi, aby trafił do komisji, aby być może wyszedł z niego projekt łagodzący ten opresyjny stan prawny, który mamy teraz, stan prawny porównywalny z Arabią Saudyjską czy z Iranem. Poza tym był to projekt obywatelski, podpisany przez kilkaset tysięcy osób, więc chociażby uznałem, że z szacunku dla tych podpisów należało skierować go do prac w komisji, choć nie miałem wielkich złudzeń, że tej kadencji, jeżeli ten projekt trafi do komisji, to pewnie by w niej zaległ, no ale okazało się, że większość parlamentarna wczoraj postanowiła zakończyć nad nim pracę w pierwszym czytaniu. Panie pośle? No to ja przypomnę, że w Sejmie leży cały czas pani marszałek projekt prezydenta Andrzeja Dudy, spójny z tym, co ja mówiłem zaraz po tym, jak Trybunał Konstytucyjny orzekł, co orzekł, że ustawę należy dokończyć, dopisując do wykluczeń, do przypadków, w których można dokonać aborcji, tak zwane wady letalne, czyli sytuacje, w których wiemy doskonale, że to dziecko nie ma możliwości żyć poza ciałem matki. I na tym byśmy właściwie zakończyli, ponieważ no absolutnie odrzucam możliwość dokonywania aborcji na życzenie, tak jak chce Lewica i tak jak chciał ten projekt. Dlatego uczciwie zagłosowałem przeciwko. Uważam, że życie należy chronić, natomiast tę ustawę, która w tym momencie obowiązuje, należałoby dokończyć tak, jak zaplanował prezydent Andrzej Duda. Trochę szkoda, że opozycja nie chce w tym wziąć udziału, ponieważ gdyby opozycja się zadeklarowała, że chciałaby tę ustawę przeprowadzić i ją dokończyć, to zostałaby ona dokończona i temat aborcji mielibyśmy zamknięty na zawsze. Mielibyśmy tylko ewentualnie jakieś środowiska lewackie, które by krzyczały, że aborcja na życzenie. Natomiast cała reszta byłaby całkowicie załatwiona i wszystko byłoby uczciwie. Niestety żałuję strasznie, że opozycja nie chce tego zrobić, dlatego że wiem doskonale, że w PiS-ie nie ma większości dla tego pomysłu, ale z pomocą opozycji można by było to przeprowadzić. Szkoda, trudno, ten projekt będzie leżał do końca tej kadencji. Faktycznie, czy ten temat nie będzie wracać po prostu jak bumerang? Tutaj właśnie, to jest projekt obywatelski. Czy znowu po prostu obywatele nie oburzą się, nie doczekamy się kolejnego strajku kobiet? Może na początek poseł Dziambor, proszę. No nie sądzę, żebyśmy się doczekali kolejnego strajku kobiet, albo po prostu strajku, bo są też kobiety, przypomnę, że przecież, które popierają jak najbardziej rozwiązania nie mówiące o tym, że aborcja na życzenie powinna funkcjonować.
Tego typu protesty nie będą się w tym momencie już odbywały, ponieważ to się w pewnym momencie stanie postulat tylko lewicowy. I to tak jak mówię, no mamy do dokończenia tę ustawę w mądry sposób, natomiast absolutnie to, co planuje lewica, czyli no, aborcja jako jeden ze środków antykoncepcji, no jest, myślę, nie do zaakceptowania dla zdecydowanej większości społeczeństwa. A dla mnie, jako osoby, która uznaje, że życie jest najważniejsze, no też jest to coś, czego absolutnie nie dopuszczam. Natomiast uważam, że powinniśmy zająć się poważnie tym, co złożył prezydent Andrzej Duda. Panie pośle Głogowski. Ten temat na pewno będzie wywoływał emocje, bo on jest bardzo trudny i oczywiście akurat nikt z nas nigdy nie stanie przed takim dylematem, ale zdajemy sobie sprawę, jak to może być trudne. Ten kompromis, który funkcjonował przez wiele lat, on oczywiście nikogo nie zadowalał, ale był jakby akceptowalny i tak to zawsze jest, że wychylenie wahadła w jedną stronę powoduje ryzyko, że ono będzie wracało. Wychylenie go maksymalnie w prawo oczywiście obudziło środowiska lewicowe i one na pewno nie ustąpią. My też się trudno dziwić, kiedy dochodzi do jakichś takich dramatycznych sytuacji, kiedy niestety matki w zagrożonej ciąży umierają, że te postulaty narastają. No na pewno będzie jednym z głównych tematów. Oczywiście w tej kadencji parlamentu nie sądzę, żeby coś się wydarzyło w tym obszarze, ale będzie to temat oczywiście także podnoszony w kampanii w kolejnej kadencji. Szanowni panowie, chciałem porozmawiać z panami jeszcze również o tym głosowaniu Sejmu za odrzuceniem wszystkich senackich poprawek do ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Najniższa pensja od 1 lipca ma wynosić 3680 zł brutto. Czy jest to zadowalający wynik właśnie, osiągnięcie takiej ilości, takich zarobków? Senat chciał od 2 do 3,5 tysiąca zł podwyżki. Panie pośle Głogowski, na sam początek. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak teraz rosną ceny i wiemy, że te kwoty to są granice minimum socjalnego, które się pojawiają. No wokół poprawek senackich się już troszeczkę toczyły wręcz absurdalne dyskusje. Nawet przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że poprzez żądania pielęgniarek może nie dojść do podwyżek w ogóle w służbie zdrowia. To było takie w ich stylu, napuszczanie jednej grupy zawodowej na drugą z obszaru zdrowia. No, ja nie chcę tu przypominać tego hasła, że wystarczy nie kraść i tak dalej. No, zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest dramatyczna, nie tylko w służbie zdrowia, ale także w oświacie. Pracownicy z tych dwóch obszarów odchodzą. No i za chwilę będziemy mieli, trudno się dziwić, że odchodzą, przecież jeżeli mogą w sklepach zarobić więcej, no to trudno się dziwić, że odchodzą. Za chwilę pobudzimy się ze strasznym problemem braku personelu i w służbie zdrowia i w szkolnictwie. Panie pośle. No, panie pośle, ja chciałem powiedzieć, że wystarczy nie kraść, to oni realizują idealnie. Wystarczy zapisać się do partii i trafić do spółki Skarbu Państwa. Wtedy się będzie zarabiało dużo. Natomiast jeżeli chodzi o tą ustawę i tę ustawę, jak i podobnie jeszcze szkolnictwo wspomniane przez pana posła, pan poseł w tym momencie w szkole jest, właśnie zostało uchwalone 4,4% podwyżki dla nauczycieli od nowego roku. Mamy gigantyczny odpływ nauczycieli z zawodu. Na Facebooku funkcjonuje grupa, która chyba się nazywa Nauczyciel zmienia zawód. Właśnie dlatego, że po prostu no, nie da się w taki sposób pracować w takich warunkach, w których my w tym momencie żyjemy, gdzie ceny rosną, a nauczyciel na start ma początkowo dostawać najniższą krajową przez pierwsze kilka lat. I no, oczywiście ja uważam, że to nauczyciele powinni zarabiać dużo więcej, ale powinni zarabiać też dużo więcej na wolnym rynku, na wolnorynkowych zasadach. I tak długo, póki ministerstwo będzie ustalało pensje nauczycielom, pielęgniarkom, ratownikom, tak długo te pensje będą zawsze niskie, ponieważ ministerstwo, no nie jest w interesie ministerstwa, żeby tak ogromne grupy zawodowe dostawały skokowe podwyżki. Więc te podwyżki zawsze będą spójne z jakimiś tam inflacyjnymi kwestiami albo będą jakieś takie niegwałtowne, niezauważalne. I to jest coś, co będzie trwało tak długo, jak ten system jest państwowy. Niestety, no to się stało, to co się stało na przykład w ochronie zdrowia z przychodniami. Przychodnie są prywatne, wszystkie w Polsce i w prywatnych przychodniach prowadzonych przez spółki, przez firmy, przez prywatnych właścicieli na kontraktach z NFZ-em zarówno lekarze, jak i opieka medyczna asystująca zarabia dużo więcej niż można zarobić dzisiaj w szpitalach.
Faktycznie, można to zmienić w jakiś sposób. Czy te podwyżki, tak jak mówimy, rośnie inflacja, rosną podwyżki, czyli praktycznie nic się nie zmienia. Co zrobić, żeby faktycznie mogło być dobrze? Panie redaktorze, teraz w ogóle jesteśmy w sytuacji takiej, że wszyscy wiemy, że te założenia budżetowe, które przygotowuje, mówiąc o tej wysokości inflacji, którą zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego, no to nikt to nie wierzy. Jeżeli to, tak jak absurdalne były nierealne założenia do tego rocznego budżetu, tak samo dotyczy to przyszłorocznego. No i tu już jesteśmy w takiej sytuacji dryfowania, jakiegoś układania założeń finansowych, żeby to się jakoś spinało na papierze. Natomiast no rzeczywiście jesteśmy w tego, jak państwa w przyszłym roku. Podwyżki, dyskusja o podwyżkach, czy troszkę czy większe, czy mniejsze, to tylko kwestia negocjacji tam z rządu ze związkami. Natomiast no największe pytanie jest, czy w ogóle uda się spiąć finanse państwowe nasze w roku 2023. Panowie posłowie, mam jeszcze takie pytanko, ponieważ przegłosowano nowelę ustawy, która zmienia stabilizującą regułę wydatkową służącą do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa. Czy właśnie to jeszcze bardziej nie pogrąży państwa polskiego, jeżeli instytucje państwowe pod tym względem limitów wydatków po prostu będą wydawały jeszcze więcej pieniędzy, panie pośle Dziambor? Nie no, oczywiście, że to są wszystko kroki, które pogrążają państwo, ale ja przypomnę, że największy problem zaczął się od gigantycznego dodruku pieniądza w tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, czy antykryzysowej, przepraszam, wtedy, kiedy trzeba było, jak to rząd próbował ratować przedsiębiorców, tak? To ratowanie przedsiębiorców doprowadziło do sytuacji, w której w tym momencie jesteśmy, między innymi to, ponieważ no, trzeba było tym przedsiębiorcom nie zakazywać pracy przede wszystkim, to wtedy nie trzeba byłoby ich sztucznie ratować. Teraz już właściwie jest wszystko tylko podyktowane tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce mieć trzecią kadencję. A żeby mieć trzecią kadencję, no to oni doskonale wiedzą, że w związku z tym, że są tacy no, nieestetyczną partią są, lekko mówiąc, no to wiedzą, że muszą sobie zabezpieczyć tyły, rzucając pieniądze swojemu betonowemu elektoratowi. I te pieniądze na to im są. Zresztą przyjdą pieniądze z KPO. Jak wiemy doskonale, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się całkowicie oddać władzę Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Nie mamy już w tym momencie suwerennej Polski i suwerennego rządu, który decyduje. I jak te pieniądze z KPO przyjdą, to ja jestem przekonany, że oni je wykorzystają na propagandę. Na początku wykorzystają je na propagandę po to, żeby właśnie zabezpieczyć sobie trzecią kadencję. To jest straszne, bo mamy rząd, który nie dba w ogóle o Polskę, dba tylko o to, żeby siedzieć tam, gdzie siedzi, ponieważ im się podoba rządzenie, jak każdemu, a że trzeba robić różne nieuczciwe ruchy, żeby tam być, no to już trudno. Panie pośle Głogowski, jak pan skomentuje właśnie tą kwestię zwiększenia limitów wydatków instytucji państwowych? No to jest oczywiście rzecz skandaliczna, natomiast powiadam jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą, jak wydawane są środki publiczne w Polsce. Przedwczoraj na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej w Sejmie minister obrony miał przedstawiać założenia tego nowo powstałego funduszu, który ma służyć modernizacji polskiej armii. I przedstawił go w taki sposób, że przychody tego funduszu to będzie 67 bodaj miliardów, oczywiście z obligacji. Natomiast nie przedstawił w ogóle wydatków. Przedstawił, że te wydatki będą, że te fundusze pójdą na modernizację polskiej armii. Czyli po prostu uznał, że posłom wystarczy informacja, oczywiście posłowie Platformy Obywatelskiej protestowali. Wystarczy informacja o tym, że ten fundusz zadłuży się na 67 miliardów, a na co wyda te pieniądze, to już posłów nie powinno interesować. No wyobraźmy sobie, że nie wiem, za naszych rządów mówimy, że wydamy 67 miliardów, a niech się posłowie nie pytają na co. No przecież zjedliby nas wszyscy i sami byśmy szybko te zdanie zmienili. No doszliśmy do tego, że rząd poza kontrolą parlamentu wydaje większość pieniędzy i uważa, że ich wyborcom to nie przeszkadza. No ja mam nadzieję, że ta grupa, której im to nie przeszkadza, będzie coraz mniej liczna i zostaną za to rozliczeni politycznie, ale także pod każdym innym względem, jeżeli te pieniądze, a pewnie tak jest, są wydawane w sposób czasami, a może często niegospodarnie i niesensownie. Również przegłosowano ustawę o dopłatach do węgla. Mowa tutaj o 996 zł za każdą tonę. PiS twierdzi, że ustawa ma przeciwdziałać spekulacjom cenowym. A opozycja? Panie pośle. No ona tylko, ta ustawa tylko troszeczkę odpowiada, no bo oczywiście to pewnie tylko dopłata do 3 ton. No, oczywiście dobrze, że jakieś zabezpieczenie
zabezpieczenie, choć częściowo bezpieczeństwa cieplnego będzie, ale tu o wiele większym problemem jest to, czy nam węgla nie braknie, a wszystko na to wskazuje, że braknie 4 milionów ton, bo można kupić węgiel w Kolumbii, ale porty już nie mają przepustowości, nie będzie możliwości ich rozwiązania. No, jeżeli byśmy się chcieli, ktoś z nas chciałby się podłączyć do sieci gazowej, to dostanie informację, że podłączą, bo polskie sieci gazowe nie mają przewidzianych pieniędzy na podłączenia w tym roku. No to jest coś absurdalnego. Uzależnili nas od węgla rosyjskiego, a teraz się okazuje, że nawet węgla nie potrafią ściągnąć, nawet nie mają środków na podłączenia gazu tam, gdzie ktoś chce podłączyć się do gazu. Przecież gaz jest ogrzewanie gazem, już dawno było tańsze niż węglem, teraz jest o wiele tańsze. I to jest już rzecz absurdalna, bo okazuje się, że nie tylko nie wiemy, czy będzie nas stać na ogrzewanie, ale czy w ogóle nawet jeżeli byśmy te pieniądze jako obywatele, każdy obywatel zdobył te pieniądze, to nie wie, czy będzie mógł kupić węgiel, bo wszystko wskazuje na to, że tego węgla braknie. Panie pośle? No, dla niektórych to jest podwyżka, nie obniżka. To po pierwsze. Po drugie, no, w momencie, gdy rząd zabezpiecza jakąś konkretną cenę, to wiadomo, że do tej ceny będziemy brnęli i potem będziemy z tego korzystali. Tam jest jeszcze kwestia tej dopłaty 750 zł. Także no, nigdy rząd nie powinien zajmować się tego typu działaniami. Rząd nigdy nie powinien ustalać sobie żadnych kwot regulowanych. To jest pierwszy mały krok do tego, żeby wprowadzić później kartki, a tam już byliśmy kiedyś. Więc nigdy nie powinno być tego typu decyzji. Ta decyzja została niestety podjęta i ona została niestety podjęta znowuż na podstawie takiej, że rząd sprzedaje, że coś daje. Problem polega na tym, że no, niekoniecznie tak jest, jak to rząd opowiada. I to będzie trzeba pokazywać później na przykładach, które zaraz się pojawią. Teraz to my mamy lato, ale jak się w październiku wszyscy obudzą, to zaczniemy w mediach właściwie tylko o tym rozmawiać, co ten rząd spowodował, jak on rzeczywiście sobie poradził z tym nadchodzącym ogromnym kryzysem polegającym na brakach po pierwsze surowca, a po drugie na gigantycznym wzrostach cen. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą debatę. Naszymi gośćmi w studiu, choć na łączach internetowych, byli Artur Dziambor z Konfederacji. Dziękuję serdecznie. Oraz poseł Tomasz Głogowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Życzę nauczycielom i uczniom miłych wakacji. Wszystkiego dobrego. Tak jest.